Chyba wszyscy widzieliśmy przez ostatnie 4 lata clickbaity typu musisz ją mieć, potrzebujesz tej postaci. No ale czy na pewno musisz ją mieć? Powiem tak, jeżeli chodzi o trudny content w Genshinie, to ja gram tymi samymi drużynami praktycznie przez ostatnie 2-3 lata. No, w sumie gram od samego początku, ale to nie będę teraz komentować mojego początku Genshina. Przez ostatnie 3 lata czyszczę Abyssa bez problemu. Klikam sobie losowe klawisze na klawiaturze, w zasadzie tymi samymi postaciami non-stop. Do Abyssa głównie się zmuszam, robię go tylko dla primogemów, bo mi osobiście kompletnie nie podoba się ten typ rozgrywki. I tak wiem, znajdą się tacy, co powiedzą, że większość ludzi lubi Abyssa i tak dalej. Oczywiście w zależności od tego, w jakim community siedzisz, to zdania będą podzielone. Jedna grupa będzie trzymać się swojego zdania, druga grupa będzie trzymać się swojego. No a prawdziwi gracze Genshina po prostu będą doceniać ten moment, w którym mają frajdę z gry. Czyli zbierać mięta. Dlatego w zależności od tego, jak grasz, po co grasz i tak dalej, różne postacie mogą być ci potrzebne. Więc zadajmy sobie pytanie, jak grasz w Genshina i po co grasz w Genshina? Czy kolekcjonujesz waifu czy husbando? Czy lubisz otwarty świat i biegać zbierając mięte i rozmawiając ze znajomymi? Co? Ze znajomymi? Biegać w koopie i bić elity? Na przykład ze mną? Postanowiłeś wydropić jakiś perfekcyjny artefakt dla swojej ulubionej postaci? Czy masz jakiekolwiek inne powody, dla których grasz, czy grywasz nadal w grę? W sumie to napisz w komentarzu, jak masz i po co grasz. Więc w aktualizacji 5.1 będziemy mieć Siloen, jakkolwiek się ją wymawia, i Chiori w pierwszej fazie, Nahidę i Hu Tao w drugiej fazie. Jako jeden z nielicznych graczy Hu Tao, co czasem jej używa, mogę śmiało powiedzieć, że nie jest to postać dla wszystkich. Jeżeli ktoś lubi się mniej męczyć, to sugeruję poczekać na innych DPS. Na przykład na Nevillette, co wystarczy trzymać jeden guzik, aby być dobrym graczem. I nie trzeba pocić się o dobre artefakty przy okazji. Problemem Hu Tao jest to, że najlepiej działa ze Staff of Homa i jej C1 jest dużym quality of life, przez to, że nie potrzebujesz staminy, aby robić charge ataki. No i w sumie kolejnym minusem tutaj jest to, że trzeba mieć poniżej 50% HP, aby uzyskać dodatkowego buffa. Więc na przykład na Abyssie, na pierwszym piętrze, musisz marnować czas, aby zbić sobie HP, żeby mieć dodatkowy damage, żeby robić i szybciej czyścić to piętro. Natomiast, jeżeli nie zależy ci na tym, no to Hu Tao bez żadnego problemu poradzi sobie ze wszystkim w Genshinie. Tak długo jak ją zbudujemy i dobierzemy jej team. No i mamy tutaj na przykład Iwin to Lose Gaming. Pozwolę sobie pożyczyć z kawałek jego filmiku. Co kilka miesięcy temu zrobił filmik porównujący Hu Tao do Crappuccino i Crapleya na różnych bossach. I jak widzimy, Hu Tao raz sobie radzi lepiej, raz gorzej. Różnica wynosi maksymalnie kilka sekund zazwyczaj, więc nadal bez żadnego problemu czyści wszystko. Co do Nahidy, no to muszę powiedzieć, że nadal jest świetna w tym, co robi, czyli w teamach, co używają Dendro Reakcji. Możemy Nahidy używać jako on-field DPS i off-field DPS. Jako off-field jej elemental skill jest głównym interesantem co do damage'u, no i wypadałoby na niej mieć te około 1000 elemental mastery, aby jej talent dawał nam dodatkowe liczby do damage'a z naszego elemental skilla. Natomiast jako on-field to poza jej elemental skillem, jej normale i charge attacki możemy używać, aby robić reakcje, które nasz team nam umożliwi. Oraz nie trzeba 1000 elemental mastery, ponieważ jej burst, ta cała altanka, może nam dać do 250 Elemental Mastery w zależności od postaci z najwyższym Elemental Mastery w naszym party. Czyni to z Nahidy wciąż silną postać, która może wpasować się w prawie każdy rodzaj drużyny. No i zbieranie rzeczy z Open Worlda dla leniwych Pro Max, polecam. Chiori. Jeżeli znacie Albedo, to raczej znacie również Chiori. Co może łączyć te dwie postacie? Ano, bycie off-field DPS-em. Geo, oczywiście. Różnica jest taka, że Chiori jest ciut lepsza, bo bije więcej damage'a niż Albedo i staje się on-field DPS na chyba konstelacji 6, o ile pamiętam, bo zaczyna dużo bić nagle, gdy ma tą geoinfuzję swoją całą. No i w zasadzie nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia na jej temat. No dobra, no może poza tym, że jej laleczki, czyli ten jej elemental skill, te geokonstrukty, będą atakować 5 razy co 3,6 sekundy. Czyli zaatakują mi nie 3,6 sekundy, zaatakują i tak dalej do 17 sekund, bo później znikają.
No i w zasadzie ona chce mieć jakiegoś geokolegę czy coś takiego, co będzie pomagać tworzyć te całe geokonstrukty. Jej bursta można używać wtedy, kiedy się naładuje, reszta to jest kwestia, jaki team sobie dobierzecie. Ona spełni swoją rolę, zadając obrażenia z off-fieldu. Chiloen rzekomo ma być supportem, bufferem, debufferem, healerem, zadawać damage, pięknie, cudownie, ochy i achy, all in one, kup teraz, już pro... No i w zasadzie musiałem w ostatniej chwili wyedytować ten kawałek, ponieważ iWinTools Gaming właśnie opublikował sneak peek na temat Chiloen. Powiem tak, jej animacje po prostu są nieziemskie. HoYoverse poszło krok do przodu, jeżeli chodzi o prezentację postaci z Natlan. Kachina i Chiloen aktualnie są dla mnie na topie, jeżeli chodzi o prezentację postaci. Mulani jest też zajebista, no Kinnis, no niech tam sobie gdzieś postoi z tyłu, nie no. Bo Ayaf jest irytujący, no musimy zgodzić się, że Ayaf jest irytujący, prawda? Więc naprawdę muszę się powstrzymać, żeby wishować po Chiloen, bo ona nie dość, że zadaje damage, obniża odporności i leczy aktywną postać podczas bursta. Sugeruję oglądnąć filmik i zobaczyć co, gdzie i jak. To jest sneak peek, prawdopodobnie na weekendzie pojawi się pełny filmik od niego, który pokaże nam, jak ta postać w pełni działa. Więc po kogo warto iść? Ano, zależy, jaki styl rozgrywki tobie pasuje, no i jakie masz obecnie postacie i czego potrzebujesz. Jeżeli brakuje ci supporta, no to Chiloen bądź Nahida. Czy potrzebujesz off-field DPS, no to Nahida albo Chiori. Jeżeli potrzebujesz trudnego do odbudowania on-field single target DPS-a, co jeszcze potrzebuje odpowiednie artefakty i broń oraz postaci do supporta, ale jak zbudujesz, to będzie czyścić kontekst, no to mamy Hu Tao. Aczkolwiek, bazując na tym, co widziałem na filmiku Chiloen od iWinTools Gaming, bez żadnego problemu biła po 50 do 100 tysięcy. Nie wiem, jakie miała artefakty, broń i konstelacje, ale nadal to jest naprawdę dużo. Ja osobiście bawię się ostatnio reakcjami głównie transformacyjnymi, jak zapewne zauważyliście tutaj być może podczas tego filmiku. Głównie Hyper Bloom i Hyper Burger, więc mi osobiście teoretycznie Chiloen kompletnie nie jest w ogóle potrzebna. Posiadam Kazuchę, mam Furinę, mam kilka innych supportów. Moje postacie bardzo dobrze sobie radziły bez niej, ale... Co jeżeli podmienimy jednego z supportów z Chiloen? Zwolni nam się miejsce supporta do innego teamu, bądź zbijemy parę sekund szybciej, bądź wolniej jakiegoś bossa. Zawsze mówię, lepiej mieć coś i nie potrzebować, niż potem potrzebować i nie mieć. No ale ja utrzymuję w zasadzie to samo podejście do gry co 3 lata temu, czyli wishuję od Archona do Archona, zazwyczaj. Dziękuję, że to dotarłeś do końca, widzu. Jeżeli masz jakieś pytania bądź chcesz po prostu pogadać, na przykład o zbieraniu mięty w Genshinie, to zapraszam na streama. Streamuję prawie codziennie na Twitchu, zazwyczaj po godzinie 14, czasem po 15. Jeżeli ci się nudzi i nie masz co oglądać, to możesz zobaczyć mój filmik z reakcjami, albo jakiś stary filmik o Nahidzie na przykład, który raczej w sumie nie powinien się zestarzeć. Cześć.